Wakacje niestety się już kończą i również nasi radni wrócili do pracy po dwumiesięcznej przerwie. Dzisiaj odbyła się pierwsza sesja w Urzędzie Miasta, więc tradycyjnie zaglądamy do jego sali kolumnowej. Dokładnie o godzinie 14 w Magistracie rozpoczęła się pierwsza po letniej przerwie, a zarazem 31. sesja radnych miejskich. Jakie decyzje musieli podjąć tego popołudnia? Otóż po uchwale w sprawie zmiany budżetu na 2017 rok rozsądzali m.in. o przekazaniu środków finansowych dla Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, a także nadania statutu Raciborskiemu Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Następnie pochylili się nad zasadami przyznawania stypendiów sportowych przyznawanych przez miasto oraz nad kierunkiem polityki oświatowej Raciborza. Tematem ich obrad był również stan realizacji i przygotowań projektów finansowanych w ramach regionalnych inwestycji terytorialnych w latach 2014-2020 oraz sprzedaż prawa własności działek, gruntu położonych w rejonie ulicy Granicznej i Mariańskiej. Na zakończenie skupiono się natomiast na sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Brusy w województwie pomorskim z przeznaczeniem na likwidację skutków kataklizmu, jaki dotknął mieszkańców w sierpniu tego roku. Szczegółowe informacje odnośnie dzisiejszej sesji znajdziecie Państwo jak zawsze w Biuletynie Informacji Publicznej.